kochani, witajcie w kolejnym odcinku Driftowóz na start. Ja nazywam się Karolina Pilaczek. Mario z tej strony. W dzisiejszym odcinku powiemy Wam, co w profesjonalnych autach driftingowych tak dużo kosztuje. Wszystko. To prawda. Pokażemy Wam też kolejną modyfikację i sprawdzimy, jak nasz gość radzi sobie na torze i radzi sobie z poślizgami. Oby sobie dobrze radził, bo z czasem mam mało na remont. A oni są do tego zdolni. Oj tak. Serdecznie zapraszamy do lajkowania, subskrybowania i komentowania. Dajcie suba, mówiąc yo. Yo, dokładnie tak. Przypominamy też, że ten samochód, który budujemy w naszej serii, będzie dla kogoś z Was za darmo. A jakie są zasady, żeby go otrzymać? W każdym w odcinku pokazujemy Wam jeden wyraz. Staramy się, żebyście go nie ominęli. Z tych wyrazów później, pod koniec serii, powstanie konkretne zdanie. Stwierdzenie. Będziemy chcieli, żebyście uzasadnili to stwierdzenie, a my wybierzemy najciekawsze, najśmieszniejsze, najfajniejsze. Wybierzemy jakieś, któreś stwierdzenie i ta osoba, która je napisze, otrzyma od nas auto. Które ciężko budujemy, a naprawdę robimy je zajebiście, żeby osoba, która będzie nim jeździć, miała z tego przyjemność i auto się nie psuło. Ja już zazdroszczę, bo powiem Wam, że mi się mega podoba to auto, więc bądźcie czujni. Jak tygrysy! Jak tygrysy! To dodam intro. Samochód, który budujemy, jest samochodem przygotowanym do driftu, a jednak kosztuje, no myślę, że co najmniej 10 razy mniej niż te samochody profesjonalne. Kosztuje, no może nawet więcej razy mniej niż te profesjonalne, bo czym się różni, to Wam powiemy, częściami, pracą, wykonaniem, technologiami. To jest po prostu kosmos. Te samochody, które są przygotowane niskimi nakładami budżetowymi, to są samochody, które najczęściej bardzo dużo pozostaje z bazowego auta i jest dokonywanych trochę modyfikacji. W przypadku samochodów profesjonalnych z tego bazowego auta pozostaje wspomnienie? No może nie zupełnie, ale niewiele. Ale wspólną cechą jest to, że jeden i drugi daje cholernie dużo adrenaliny. Na początku to tanie auto daje tyle, co to drogie. Później się to zmniejsza ze względu na brak niektórych możliwości. Ale to już w kolejnych etapach swojego życia, czy zaangażowania, czy modyfikacji możemy osiągnąć. Ale jazda jest jednym i drugim zajebista. No właśnie, ale czym się różnią takie samochody? Przede wszystkim technologia wykonania podzespołów. W samochodzie profesjonalnym, motorsportowym, driftingowym mówimy o kwotach milion. Milion euro. Każdy mówi, co tyle może kosztować w takim samochodzie? Wszystko. Wszystko. Z takiego bazowego projektu budowania, budowy samochodu zostaje praktycznie szkielet samochodu. Wszystko inne, co jest w nim założone, to performance. To maszyny CNC, to są inżynierowie, którzy to wymyślają. To jest karbon, węgiel, technologia kosmiczna, po to, żeby ten samochód był jak najbardziej wytrzymały, jak najbardziej lekki, jak najbardziej pomagający zawodnikowi w pokonywaniu trasy, czy driftingowej, czy jakiejkolwiek innej. To wszystko kosztuje. Bardzo dużo kosztuje też człowiek, który to wykonuje. To samo się nie zrobi. Zbudowanie samochodu to są kilkaset czy kilka tysięcy godzin. To nie jest tak, że idziesz, wchodzisz, on wyjeżdża za 3 dni. To tak nie jest. Profesjonalny samochód motorsportowy to maszyna skomplikowana do przemieszczania się po torze. To myśl technologiczna rodem z kosmosu. No właśnie, czego byśmy się tam nie dotknęli, to jest performance'owe, tak jak Mariusz powiedział, czyli specjalnie przygotowane i przeznaczone do driftu. Podzespoły pod tytułem i silnik, i skrzynia biegów, i dyferencjał, i zawieszenie, to wszystko jest zmienione, zmodyfikowane i właściwie to jest zupełnie produkt wzięty z półki, zrobiony przez profesjonalistów. I tak samo opony. Jeździmy na semislikach, to są opony wyścigowe, to są opony trochę bardziej przyczepne niż opony drogowe, a mniej przyczepne niż sliki, które możecie na przykład widzieć w Formule 1. I co ciekawe, słuchajcie, takie opony, takich opon potrzebujemy na rok około 500 tysięcy. Pół tysiąca opon zużywa jedna kobieta, 500. Tylnych, nowych opon. To wszystko są koszty. To są wszystko koszty, które musi ponieść profesjonalny zawodnik, profesjonalny zespół motorsportowy po to, żeby osiągnąć ten najwyższy cel. No właśnie, i często się mówi, to nie ma wyglądać, to ma zapierdalać.
No właśnie, szukałam tego słowa. Dzięki, Mariusz. Rozumiem, że w Twoim słowniku ciężko znaleźć takie słowo, ale w moim warsztatowym jest. Tak, dokładnie tak. Więc natomiast jeżeli chodzi o drifting, to akurat aspekty wizualne mają bardzo duże znaczenie, ponieważ te samochody mają fajnie wyglądać, być agresywne, ale jednocześnie muszą być też lekkie. Dlatego bardzo często bodykit, który jest na tych samochodach, jest z laminatów. Laminatów, ale laminaty kiedyś były tylko z tworzywa pod tytułem jakieś włókno szklane, teraz węgiel, karbon, cuda, jakieś specjalne konstrukcje, które kosztują dziesiątki tysięcy euro, ale jest to bardzo potrzebne, bardzo lekkie, wytrzymałe, no i dlatego tyle znowu kosztuje. Tak, dokładnie, robi robotę i rzeczywiście te samochody są teraz bardzo zaawansowane, drogie. Ale tak jak powiedział Mariusz na początku, tym samochodem, który budujemy, można też się świetnie nauczyć driftować, można nawet wystartować w zawodach, o czym Wam później opowiemy, a teraz bierzemy się za robotę. Znowu do pracy? Idziemy! Będziemy budować mniej profesjonalny, ale samochód dający naprawdę wiele przyjemnej adrenaliny. Oj tak! Do roboty. Już. Idziemy. Do pracy. Tup, tup. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Słyszeliście takie stwierdzenie, że masa wrogiem przyspieszenia? Dokładnie, dlatego codziennie jesteśmy na siłowni, żeby masę zrzucić, po to, żeby samochody i Karoliny były bardzo, bardzo lekkie. Ale ja już zrzuciłam! Ale w tym samochodzie jest za dużo masy. Masy, którą możemy zlikwidować pod tytułem usunąć wszystko ze środka. I pierwsza rzecz to zlikwidujemy kilogramy, które są niepotrzebne, a druga rzecz to bezpieczeństwo. Zobaczcie, ile rzeczy tu jest, które mogą się spalić. A jak się one spalą, to gdzie się spalić? Więc lepiej tego nie mieć. Nie mieć paliwa, które może się palić. Więc myślę, że zabierzmy się do demontażu i demolki takiej mocnej, tego pięknego egzemplarza BMW E36. Mario, ona jest taka śliczna, nie szkoda ci. BMW mi nigdy nie szkoda. Bierzemy się za robotę. Let's do it! Nie let's do it, tylko odpowiednie narzędzia. Tym to się robi. I wyciągaj fotele. No to idziemy. A taki był ładny, niemiecki. Szkoda. Mariuszek, zobacz, w jakim on jest stanie. Szkoda go na gruza. Szkoda tak, teściowa wpadnie do studni, albo dziki wejdą w pole. Serio? To jest dobry kawał samochodu. Tu wszystko jest po prostu w bardzo dobrym stanie. Tak zwany gabinet, jak to mówi Stefan. Można naprawdę zrobić z tego dobry samochód sportowy. I to nie szkoda było ci go tak pruć? Nie szkoda mi było go pruć. No to co największą przyjemność ci sprawiło w wybywaszaniu tego auta? Wszystko! Rwanie i krzesanie iskier. Wszystko. I co było ważne? Wszystkie śruby były nieskorodowane. I to była ta największa przyjemność, odkręcanie śrubek. Słuchajcie, bardzo często mówię, że ja jeżdżę tyłkiem. A chodzi konkretnie o to, że na plecach i na tyłku czuję, jak samochód się zachowuje. Żeby być bardziej precyzyjną, to muszę mieć dobry fotel, który da mi świetne czucie tyłu samochodu i w ogóle całego samochodu. Fotel to bezpieczeństwo przede wszystkim, żebyśmy też wiedzieli, po co je mamy w samochodzie. Fotel to przedłużenie konstrukcji samochodu, czyli to, co powiedziała Karolina, czujesz w fotelu dokładnie, co się dzieje z samochodem. Słuchajcie, taką ciekawostkę Wam pokażę. Fotel profesjonalny, w którym Karolina startuje i w każdym samochodzie taki fotel się znajduje, jest przygotowany pod jej wymiary, pod jej biodra, pod jej nogi. Waży 3 kg, jest z węgla, koszt 16 tysięcy netto. Ale te 16 tysięcy to jest technologia i bezpieczeństwo naprawdę na najwyższym światowym poziomie. Ale nie trzeba kupować tak drogiego fotela. Można zacząć od takiego bardzo taniego, dobrze wykonanego, rząd wielkości 600-700 zł sztuka, które już spowodują, że będziecie bezpieczniejsi i na pewno samochód się będzie doskonale prowadził. Od małego do dużego. Także od tego trzeba zacząć. To co, montujemy? Ty montujesz.
Ja ci pokażę jak. Jestem za. Czytałem instrukcję. Bierzemy, idziemy montować. Mariusz, jak kupowałeś te fotele, to jakimi kryteriami się tutaj kierowałeś? No to, że taka folika jest z tyłu fajna, mi się najbardziej podobała. Bo jest czerwony, jest szybszy. Tak, a tak całkiem poważnie, to przy zakupie fotela kierowałem się tym, czy jest sztywny i, no, i da bezpieczeństwo, ale druga ważna rzecz, mocowanie. Wielokrotnie kupujemy tanie produkty z jakimiś uniwersalnymi mocowaniami, które do niczego nie pasują. Więc my kupiliśmy fotele z bocznym, przykręconym mocowaniem, które jest przystosowane do adaptacji właśnie w E36. I to jest jeden z ważniejszych argumentów dlatego, żeby sobie zniwelować pracę, czas i koszty. Bardzo to myślę, że fotele zamontujemy w 20 minut. No i to montujemy. No to montujemy. Kolejną modyfikacją, którą warto zrobić, to wymienić kierownicę na kierownicę sportową. Taka kierownica sportowa ma zazwyczaj mniejszą średnicę od kierownicy seryjnej, dzięki czemu siły są lepiej i szybciej przekazywane. To daje nam większą precyzję w prowadzeniu. Pamiętajcie, dobierając kierownicę, musicie zwrócić na kilka rzeczy uwagę. Przede wszystkim na jakość tej kierownicy. Nie może być najtańsza wersja, która przy, nie daj Bóg, jakiejkolwiek kolizji się połamie, powygina. Nasza jest bardzo mocna, z elementami karbonu. Druga rzecz, przy kierownicy bardzo ważne jest odsadzenie, tak zwane ET, podobnie jak w felgach. Ta ma 8 cm i do E36 będzie idealna. Do innego projektu, do innych modeli można sobie zmniejszać lub zwiększać. Zamawiając musicie o tym też wiedzieć. No i oczywiście przejściówka z takiej kierownicy do samochodu, tak zwana naba. Też musicie ją dobrać pod dany model samochodu. Dostępne te rzeczy są także kupować, zakładać i jeździć szybko. No to zawieszenie jest, kierownica jest, fotele są, mnie już nic więcej nie potrzeba. Nie, założymy jeszcze jutro radio. O, i klimatyzację. Nie, po to musisz się pocić. Nie ma wszystkiego. Nie ma czegoś, czego nie potrafiłaś albo nie chciałaś używać przez wiele lat i zmarnowałaś te lata, męcząc się. Słusznie, wiem o czym mówisz. To co? Montujemy. To znowu muszę iść do roboty. Bierzemy się do roboty. Teraz już wiecie, jak przygotować samochód, żeby był lekki, żeby się dobrze prowadził, żeby go czuć. To teraz co? Jedziemy na tor. Zobaczymy, jak czuje samochód nasz kolejny gość. Oby czuł dobrze. Bo ja się boję. Ale szacun. Jedziemy na tor. Ewa, znana na TikToku jako Dobra Faza. Bardzo popularna TikTokerka. I bardzo pozytywna osoba, jak oglądałam twoje filmy. A powiedz mi, o czym są twoje filmy? O wszystkim. O wszystkim. Ale ty bardziej tak rozrywkowo traktujesz ten TikTok, prawda? Jak najbardziej, ale znajdą się tam też mądre rzeczy, nie powiem, że nie. Całym moim życiem jest TikTok. A skąd w ogóle wziął się pomysł akurat na TikToka? Dosłownie przypadkowo, z nudów. Ja niczego nie planowałam. Ale dlaczego TikTok? Jest tyle innych social mediów, jest Instagram, YouTube, a jednak TikTok, który dopiero staje się popularny od niedawna. Ja tam czuję się najlepiej, podobają mi się szybkie treści, znalazłam swoje grono i
Myślę, że... Dla mnie to się podobają twoje szybkie samochody. Jeździsz szybko samochodami? Nie. A masz... Brawo! A masz prawo jazdy? Mam. A odebrali ci jakieś prawo jazdy? A wypłaciłaś mandaty? Nie. No to nie jeździsz! Jeżdżę. Jak jeździsz? Przepisowo. Ale jak? Bardzo dobrze i to właśnie popieramy, słuchajcie, jeżdżenie na drodze przewisowo, grzecznie, a jeżeli chcecie się powygłupiać, to właśnie jest tutaj takie miejsce, na którym się właśnie znajdujemy i pokażemy Ewie, jak się można dobrze pobawić, wariacko bawić. Zrobiłaś, co najbardziej takiego wariackiego robiłaś w swoim życiu? W samochodzie. Niekoniecznie w samochodzie, w ogóle. Przyjechała do Karoliny Pilarczyk na tor. To jest chore. To też jest dobre. Maria przyjechała bardzo grzecznie, przepisowo pociągiem, nie przekraczała prędkości. Później samochodem, a teraz będzie jeździła po torze. Nie no, są jeszcze inne rzeczy, ale lepiej nie mówić. To niech będzie to na... Opowiadaj, nie, opowiadaj. Nie, to nie mogę, bo to będzie koniec. Koniec czego? Twój? Mnie w internecie. O nie, właśnie dopiero się zacznie. Oczywiście żartuję. Opowiadaj. Nie, no dobra. No dobra, spoko, nie musisz opowiadać. Jakimi samochodami jeździłaś i w ogóle czy kręcą cię samochody? Jakimi jeździłam? Ostatnio jeździłam właśnie na torze wyścigowym. Kurde, nie. O, Supra! No, ładnie. Pamiętam. To takie japońskie autko, takie japońskie. Fajne, bardzo fajne. Zbudowane przez Niemców teraz, żeby było jasne. Okej. Okay. Tak, tych samych co TMK budują. Także nie interesuję się jakąś motoryzacją, ale nie jestem takim... to nie jest tak, że nie mam wiedzy. Coś tam wiem. Super, a jeżeli chodzi o samochody, to jest jakiś wymarzony samochód, który byś chciała, czy samochód jest dla ciebie bardziej takim, nie wiem, pudełkiem do przemieszczenia się z punktu A do punktu B i w ogóle nie masz żadnych emocji do niego? Raczej spełniłam już swoje takie marzenie, żeby mieć SUV-a. Ja nie jestem wymagająca, nie muszę mieć Mercedesa, Audi czy takiej marki premium. Ważne, żeby było mi wygodnie i bezpiecznie. A powiedz mi, czy lubisz samochody elektryczne? Nie wiem, no bo... To nie lubisz samochodów elektrycznych, dobrze? Nie. Powiedz, że nie lubisz. Nie powiem tak, bo nie wiem, nie jeździłam takim nawet. To jest zło. Samochody elektryczne zabijają dzieci, bo są takie cichutkie i dzieci idą przez pasy i nie słyszy. Okej, no to warto wiedzieć. Czy to znaczy, że nie lubisz elektrycznych? No dobra, amerykańskie V8 czy niemieckie diesle? V8. No. Brawo, nasza dziewczyna! A lubi V8? Każda lubi, bo są duże. Duże, tak, to są duże. Duże. I mruczą. Czy w ogóle się interesowałaś się kiedykolwiek motorsportem? Raczej nie. A słyszałaś nazwisko Robert Kubica? Tak. To jest ten, co skacze. Tak, tak, wiem, że skacze na laptach, ze skoczni. Tak, Robert Kubica, jasne. Mhm. Jest dobry, ja kiedyś z nim skakałem, na piwko. Ja też z nim byłam ostatnio. No. Graliśmy w piłkę nożną, bo też gra. Ale podwodną? Tak. Dobrze. Nie, bo czy w ogóle kiedykolwiek słyszałaś, na temat takiej dyscypliny jak drifting? Ostatnio słyszałam, jak właśnie uczyłam się driftować. Proszę bardzo, i właśnie tą Suprą uczyłaś się driftować? Chyba tak, ale może kłamie, czekaj, nie wiem. Ja cię widziałem w telewizji. Wtedy był taki film Tokyo Drift i ktoś się uczył i rozpierdolił cały samochód w kawałki, oddał kluczyki i powiedział, Mona Lisa jest popsuta. Tak, to byłam ja. To byłam ja. Szacun. To było tak. Nie zrobię, postaram. Znaczy, nie obiecuję. Nie jeździsz. Dobrze, że masz później dużo czasu na to, żeby naprawić. Słuchaj, drifting to jest uznana za najseksowniejszą dyscypliną, tak, dyscyplinę motosportową, tak się o niej mówi. Dużo osób, jak wysiada ode mnie z samochodu, mówi, że to lepsze niż seks. Cieszę się bardzo, że przyjechałaś do mnie, więc zrobimy tak, że ja tobie pokażę, na czym polega drifting. No wiesz co, powiem ci, to jest coś niesamowitego, ponieważ Mariusz nigdy nie jest zainteresowany, żeby prowadzić, on raczej jest konstruktorem. Natomiast jak powiedziałam, że przyjeżdżasz, i to on mówi, to ja będę jeździł. Ja mogę wybrać? Nie. Okay. Wiesz, mi chce, woli, żebym pojechała ja. Przepraszam. Nie, luz, ja spoko, tak solidarnie się kobietą. Nie, razem, tak. Musicie razem być. Chłopaki są B. Chłopaki są ok, jak naprawiają samochody. Niektórzy są fajni. Fajni. Naprawdę. Dokładnie tak. Słuchaj, zrobimy tak. Ja ciebie przewiozę samochodem,
Pokażę Ci, na czym polega drifting, wytłumaczę Ci też, co my robimy, ponieważ tutaj raczej nie powinno być przypadków, a potem Ty spróbujesz. Pokażesz nam, jak się robi drifting. No, bączki, dobra? Nazywajmy to, że ja robię bączki, to nie jest drift. Ale no, zobaczymy, jak wyjdą Twoje bączki. No dobra. Nie chcę Twoich bączków. Słuchajcie, wolimy określenie donuts, czyli ciasteczka takie z dziurką. I tak będziemy zaraz sprawdzać, czy Ewa sobie poradzi w samochodzie. A poza tym mam nadzieję, że pod koniec tego materiału, jak już spróbujesz, to że będziesz budowała auto driftingowe. Deal? Tak, tak. No dobra. Słuchaj, posłuchaj kobiety. Jak się skończył film Tokio Drift? Jak rozbiła tam ta dziewczyna tą Mona Lizę? Wybudowała sobie kolejną. Właściciel powiedział, odrobisz mi to, zostajesz w mieście. Czyli ja też będę miała jakiś dług. Nie, po prostu będziesz w naszej firmie pracować. Jedziemy? Tak, jedziemy. No to jedziemy. No to go. Dzięki. Nogi zwate nadal. No, w ogóle nie pamiętam trochę, co ja tam krzyczałam. Słuchaj, ja już dawno nie miałam tak fantastycznego pasażera. Po prostu krzyczałaś od startu do mety, ale twoje emocje były świetne, a przede wszystkim taki moment, kiedy ty mówisz, nie, ja już nie chcę. Ja patrzę na ciebie i mówię, to co, jedziemy dalej? No! To była taka adrenalina, że z jednej strony chciałam, żeby już się skończyło, a z drugiej, jak ona już schodziła, to chciałam jeszcze więcej. Jest to uzależniające po prostu. Strasznie, strasznie. Nie, ja nie byłam gotowa na taki wystrzał adrenaliny dzisiaj w sumie. Jak się spotkaliśmy przed wyjazdem, byłaś taka spokojna, taka grzeczna, taki aniołek z Wrocławia jeżdżący bardzo zgodnie z przepisami, a teraz diabeł taki, wiesz, taki diabeł. Obudziła się we mnie. Fajnie to, nie? No to co, budujesz auto do driftu i będziesz jeździła? Najpierw muszę się nauczyć, bo coś mi średnio szło, ale jako pasażer... Pierwsze koty za płoty. Mogłabym... Jezus, sorry. Mogłabym jechać jako pasażer na takich zawodach. Na pewno jako pasażer to Ciebie zapraszam. Co prawda na zawodach to jest trochę ciężko, bo my na zawodach jeździmy w pojedynkę, ale na jakichś treningach, tak jak wspominałam, słuchaj, tu mamy niecałe 200 koni mechanicznych, w naszych autach mamy 800 koni mechanicznych, więc porównaj sobie, tu jechaliśmy jakieś 100 na godzinę, na zawodach jeździmy jakieś 160 km na godzinę, więc teraz możesz sobie porównać, jak to wygląda. Ja nie mogę sobie wyobrazić, że tak są trzy samochody obok siebie, centymetry po prostu. My tam się dotknęłyśmy nad kimś, tak? No to wtedy już myślałam, że koniec, już idę, z tego świata odchodzę. O, my to mamy codziennie z Karoliną, także to jest sport kontaktowy i ten sport na tym właśnie polega. I to zobacz, jakie emocje ma kierowca. Ludzie, którzy właśnie to oglądają. Jakie emocje ma kierowca? Czy to jest to samo, czy to jest trochę... To jest taka radocha, że nie ma słów, żeby opisać. Ja może nie mam aż takiego wyrzutu adrenaliny i radości, aczkolwiek często też krzyczę w samochodzie. Jak na przykład dojeżdżam tak bardzo bliziutko, to też krzyczę. Ale jak zjeżdżam, to mam taki uśmiech, że nie jestem w stanie opisać emocji, które ja w tym momencie czuję. To jest największa radość w moim życiu. No prawie. Jeszcze Mariuszek jest moją radością. Tak, wybrnęłaś z sytuacji. Taka typowa kobieta, ale to jest faktycznie... po to robimy, wiesz? Po to robimy, żeby adrenalina spowodowała, że to, co będziemy wykonywać za chwilę, będzie jeszcze lepsze, jeszcze lepsze, jeszcze lepsze. Dajemy radość naszym partnerom, naszym sponsorom, naszym widzom. Sukces murowany. Ale
trzeba mieć tę umiejętność, nie? No bo to jest... Ciężka praca, słuchaj, nie ma możliwości, żeby małpę nauczyć driftować, tak? Tylko trzeba codziennie, systematycznie, ciężko pracować. Tak jak ty robisz swoje zadania, my robimy swoje zadania, bo to samo nie przyszło. No oczywiście, ciężka praca, małą łyżeczką, małą, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. No i tak, ty zaczynałaś teraz robić swoje kółka wokół tam beczki czy opony i to było początek tej zabawy, a później finalnie są walki w parach, no ale to się nie zrobiło w dwa dni. Od razu też Polski nie zbudowano, także luz. Oczywiście. Wszystko jest przed tobą, z chęcią ci pomogę. Słuchajcie, mamy nadzieję, że kolejna zarażona driftem. To co, jedziemy jeszcze? Jedziemy. No, jedziemy. Dzięki wielkie, a my idziemy pojeździć. Idę gumy zmienić, opony zmienić. No i tak sobie poradził nasz gość na torze. A ja przypominam, że ten samochód, który budujemy, może być wasz. Więc bądźcie czujni. Za darmo go dostaniecie od nas. Tak? Tak, za darmo. Serdecznie zapraszamy do subskrybowania, lajkowania i komentowania i do oglądania kolejnego odcinka, ponieważ będziemy mieli dla was kolejne ciekawostki, modyfikacje, no i fantastycznego gościa. No to nara. Trzymajcie się, cześć.